No i okej, siema żono. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. I dzisiaj wspólnie z synem Jakubem, córką Patrycją oraz żoną Iwoną odpoczniemy oto na tym miejscu, a ja dla was nakręcę jakiś film wędkarski z tego dzisiejszego odpoczynku. Na tą chwilę jest 9 sierpień 2020, niedziela i w ten niedzielny dzionek taki rodzinny wypad na grillowanie, pływanie oraz przy okazji wędkowanie. Nakręcę jakiś materiał, krótki film dla miłośników moich filmów. Wziąłem dzisiaj jedną wędkę, czyli Shimano Bassmaster CX Medium 12 do wyrzutu do 100 gramów, miękką szczytówkę. Zestaw zbudowałem w ten sposób: skrętka, długi przypon, cienki mały haczyk, cienka żyłka przyponowa. I oto na ten zestaw dzisiaj, na tą jedną wędką dgającą szczytówkę, postaram się nakręcić dla was film i zobaczymy, co połowimy, tak aby się nie nudzić znów zbytnio, bo najgorsze być nad wodą, jak ktoś wędkuje i nie wędkować, to jest bardzo, bardzo zdaniem przykre by było. Więc dzisiaj będzie i pływanie, grillowanie oraz wędkowanie, więc drodzy państwo, zakładamy pinkę, nabijamy koszyk i jedziemy z tym koksem, bo już późno. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać. I jedziemy z tym moim filmem. Zapraszam. Zarzut. Zarzucimy sprzęta. I tak mówię, jedną wędkę wziąłem sobie tylko. Co jakiś czas będę pilnował. I zobaczymy, co się trafi. Metoda dgająca szczytówka bez sygnalizatorów. Założymy trzy pinki, 1, 2, 3 sztuki, nawet siedzenia nie ma, widzicie, na macie siedzę, tak aby jak najmniej sprzętu brać. Nabijemy podajnik. Podajnik 30 gramów i oto pierwszy zarzut. Do klipa, tak aby cały dzień w jednym miejscu rzucać na jednej odległości. Napnę trochę i czekamy na pierwsze branie i pierwszą rybkę, bo już słonko wstało i wędkujemy. I mówię, taki odpoczynek, przy okazji nakręcę dla was film i zobaczymy, co przy dzisiejszym grillowaniu, wędkowaniu uda się złowić. Czekamy na pierwsze branie. Za daleko wziąłem widełki od kołowrotka, więc jak już będzie branie teraz, za chwilę ściągnę zestaw, wezmę te przednie widełki bliżej, czyli za drugą przelotkę od kołowrotka, pierwszą, za drugą, między drugą a trzecią, w połowie gdzieś, tak aby w razie większej rybki wygięło kija bardziej niż tylko samą część pod końcu, więc muszę ściągnąć, raczej poprawić widełki za drugą przelotką. To jest teraz pierwsza, druga, trzecia, za czwartą, między czwartą a piątą, a będzie prawidłowo między drugą a trzecią. No ale to poczekam, na razie zarzucone. Mam nadzieję, że zaraz będzie branko, jakaś rybka, więc ściągnę zestaw i poprawimy. Tafla pięknie, spokojnie, śpiew ptaków, obcowanie z naturą, cisza, spokój. Na razie jeszcze plażowiczów nie ma, bo jest wcześnie rano, słońce dopiero wstało i niedługo będą zbierać się ludzie nad wodę, a to pływać, odpoczywać, a to
na łódkach, skuterach wodnych, rowerkach, a na razie zobaczcie, jaka cisza. Cisza, cisza i jest w pytkę. Dobrze, czekamy na pierwsze wskazanie i rybkę i zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że uda nam się zaraz szybko coś złowić. Rybka wróci do wody, bo ryb nie zabieramy dzisiaj. Nawet podbieraka nie mam. Taka zabawa nad wodą, wędkowanie i film dla Was. Więc oglądajmy i miejmy nadzieję, że za chwilę coś złowię. A więc branie, i się nie myliłem, pierwsza rybka zawitała, tylko zobaczymy co. Prawdopodobnie będzie nieduży leszczyk, no ale cieszy, cieszy. Więc rybkę holujemy i zwracamy jej wolność. Zobaczcie. Miłośnik białych robaczków, czyli pierwszy leszczyk z dzisiejszego wypadu. I tak mówiłem, rybce wracamy wolność, baja, nie gorączkuj się, a to przyczepimy bliżej. Z tej strony. Tak, żeby wszystko, ręce i nogi miało w tym dzisiejszym naszym odpoczynku. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale to sprawdzimy jeszcze. Tak, teraz będzie między pierwszą a drugą. No i powinno być ok. Wędkujemy dalej. Jaka woda? Fajna. Ale nie jest za zimna? Nie, fajna jest. Ciepła. Dobra, no i dobrze. Zobacz, statek za tobą płynie. Już, z ludźmi. No nie, raczej ten ponton, nie? Bym się pomylił. Nie, drodzy Państwo, bo z Rafałem byliśmy nad Wisłą i statki przepływały, dlatego mi się myli, że statki, bo nad Wisłą statki pływały, a tu ponton z ludźmi. I tak to leci, zarzucony zestaw, widełki poprawione w tej pozycji, no i czekam na kolejną rybkę, no i odpoczywamy. Zaraz jakiś grill, kawka, herbatka, w zależności co, żona Browiec, Jan Ergola. No i odpoczywamy. Jest fajnie, fajnie, drodzy Państwo. Pięknie. Ludzie już po drugiej stronie zbierają się. Będzie pełno nad wodą osób, a my całą miejscówkę mamy dla siebie. Całą naszą miejscóweczkę mamy dla siebie. Ja sobie wędkuję. No i cóż można chcieć w ten niedzielny dzionek. No ale czekamy, czekamy. Zobaczymy jeszcze, co będzie brało, ale pierwsza ryba nadprzyzwoita, leszczyk, i mam nadzieję, że takie będą brały, a nawet i większe, i to cieszy. Tak, żeby nie brały drzazgi takie jak w Suchedniowie, co Wam ostatnio pokazywałem na filmie, co brały nieduże wzdręgi oraz malutkie podleszczyki. A tutaj już takie fajne te leszczyki. Miejmy nadzieję, że jakąś 50 dzisiaj złowię, a może i nawet karpika, linka. No zobaczymy, zobaczymy. Dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, jak to mówię. Więc wędkujemy dalej, dalej i dalej. I jest w pytę. Drodzy Państwo, prawdopodobnie branie, ale łabędzie stado, łabędzi przypłynęło. I myślałem, że mi zaczepili, ale to prawdopodobnie jest rybka. Nieduża, ale cieszy. Kolejny, co mamy? Leszczyk. No i taki przyzwoity.
Zobaczcie, druga sztuka z dzisiejszego wędkowania, więc odczepiamy i musimy jakoś zarzucić, drodzy Państwo, zestaw, czyli leszczyka wypuszczamy, baja i przerzucamy zestaw, tylko uważając teraz na pływające ptaszęta. Dobrze, mamy żeberka, teraz jakieś saszłyczki malutkie, ale smaczniutkie, i żeberka mamy, jak dochodzą w sosie barbecue. Ok, nasze stanowisko za stole na kawę, tu mamy namiot, tak aby przed deszczem ciuchy pochować, i tak to się prezentuje nasz biwak, tam moja wędka, a tu mamy, zrobiliśmy na śmieci mamy i zapasowy węgiel jeszcze, całą paczkę, i tak to się prezentuje, drodzy Państwo. Ok, pilnujemy mięska i wędkujemy. Muszę pilnować wędki, bo nie mam sygnalizatora brań, więc liczę tylko na branie, ale popuszczony hamulec trochę w razie szarpnięcia będzie jechać, tak aby wędki nie stracić, ale przypon jest cienki, zresztą to zerwałoby. No i widzicie, tak to jest. Tak to prezentuje się. Siedzę sobie na macie, w miarce, bo nawet krzesła nie wziąłem. Ludzie już na plaży. Tu mamy idą. Sporo osób już jest na plaży. A my pływamy. Syn, córka, żona się opala. W cieniu. W cieniu. Chce się opalać, ale na razie słonko jest z tej strony. Ale później większość dnia przejdzie słońce. Tam jest zachód. Wschód, zachód, więc za chwilę większość dnia będzie przed nami słońce, centralnie w twarz, w klatkę piersiową z przodu grzało. No i tak to wygląda. Pilnujemy, wędkujemy i zaraz coś zjemy. Ok, więc branie prawdopodobnie. No i zobaczymy, drodzy Państwo. Jest coś, jest. Łabędzie karmimy. Zobaczcie. Z ręki jedzą, nie? A tu kolejna rybka. I cóż można chcieć? Odpoczynek, karmienie łabędzi, wędkowanie. I co mamy? Leszczyka. Kolejny leszczyk. Zobaczcie, więc odczepiamy rybkę. Tu jest. Odczepiamy rybkę i płyń, patelniaczek, i przerzucamy zestaw i wędkujemy dalej. Dobrze, ok, tak aby wszystko ręce, nogi miało. Boczuś jest, saszłyczki, i wędkujemy dalej, odpoczywamy, i wiecie jak jest, po prostu w pytkę, nic dodać, nic ująć. Ok, więc wziąłem w tej pozycji teraz wędkę, tak aby z daleka widzieć wskazania, bo tu w trzcinach to trzeba było podejść blisko, żeby zobaczyć, a tak z daleka, z góry, przy pilnowaniu grilla widzę szczytówkę, jak się wygina czy prostuje. I teraz zarzuciłem tam na skośkę, dokładnie Wam powiem, z wody, czyli stąd do klipa. No i tam, w tamtą zatoczkę zarzuciłem na skos, w razie co to będzie wskazanie i wszystko będzie pięknie widać, więc zobaczymy, co stąd wyciągniemy.
zmiana. No i wędkujemy. Wędkujemy, pływamy, odpoczywamy nad wodą. A więc, drodzy widzowie, dziewczyny pływają, syn, żona z córką. A ja próbuję coś złowić. Przestawiłem wędkę teraz w inny sposób. Rzucam tam w stronę plaży. Tutaj pływają sobie i w tej pozycji teraz to ogarnąłem na wprost plaży. I w razie co wskazanie będzie. Więc dlatego taki układ, nie inny. No jaka woda, Iwona? Ciepła? No i dobra. Miejscówkę mamy piękną, całą dla nas. Zobaczcie, słońce. I tak to się prezentuje, ta nasza miejscówka. Cała nasza. W oddali namiot, parasol. W razie co można się schronić. I cały dzień z przodu, tam jest zachód słońca, więc pod parasolem, w razie deszczu namiot, ubrania w namiocie trzymamy. No i tak to się prezentuje na tym miejscu. Więc zobaczymy, czy uda jeszcze się coś złowić. Ale tak mówię, wędka po to, aby tylko stała, a nóż widelec, jak to mówię, zobaczymy. Więc wędkujemy dalej, dalej. Tutaj podlało, powpadały jakieś śmieci, pozbieramy butelkę, puszka, to nie nasze, ale pozbieramy. Ludzie, zobaczcie, rzucają cały świat śmieci, a to weźmiemy, co nie nasze, zabierzemy z sobą. Kość się napełnia, to jest nasze. I tak, aby było w miarę czysto na tym miejscu. Ok. Więc, drodzy widzowie, chłodzimy się dalej. Sprzęta przełożyłem na tą stronę ze względu na to, że przyjechała parka. Więc udostępnić trzeba kawałek wody, bo nie jesteśmy sami nad wodą. To nie jest nasze prywatne miejsce, więc dlatego musiałem zestaw z powrotem ściągnąć i przerzucić w tamtą stronę, tak aby udostępnić więcej miejsca do kąpania. I tak. Wszystko jest. I woda, gdzie ty pływasz? Na głębszą wodę. A nie w krzaki. Nie w krzaki, nie? Gdzie ty płyniesz? No i tak, i pływamy, odpoczywamy, pilnujemy wędki. I jest, drodzy państwo, wiecie jak, w pytkę. Więc chłodzimy się, drodzy widzowie, czekając na branko. Pływamy, pływamy, jest dalej w pytce ciepło, coraz więcej ludzi na naszej miejscówce. A my odpoczywamy, chłodzić się. Bardzo dużo ludzi jest, bardzo dużo, jak widzicie, z jednej i z drugiej strony. Wszystkie plaże, ten niedzielny dzionek, dopisało słonko, pogoda, a my pływamy, odpoczywając. Drodzy widzowie, poluzowało wędkę, więc jakieś tam prawdopodobnie branie i rybka siedzi. Oczywiście ładna sztuka ciągnie, zobaczcie. Nic dodać, nic ująć.
branie do brzegu i mamy rybę. Proszę bardzo, ściągamy. Zobaczcie, coraz więcej ludzi na naszej miejscówce, ale rybka ładna. Ściąga. Jest, no nie czuję, zobacz. Nie jest. Tylko zobaczymy, co. Pewno ryba. Zobaczcie. Taki leszcz. Opa. Zobaczcie, drodzy widzowie. Iwona. Tak, Iwona. A więc rybka. Taki leszczyk. Drodzy widzowie. Piękny grubasek, więc zwracamy mu wąż. Poszedł. Jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu pytkę. Więc, drodzy Państwo, nabijemy sprzęta. Przykrywamy, tylko za bardzo teraz nie mam jak rzucić, bo wpłynęli mi współlokatorzy nasi. Zobaczcie, na bezczelnego tam, gdzie wędkuje trudno. Leci wędka. Uwaga tam! Chodźcie. Chodź. A? Masz. Takie. Takie. Masz. Dobra, i baja. Baja. Już baja, już, już. Już baja, baja, już nie ma, nie, nie ma, już, już, come on, baby, już wypadł. Ja to coś zrobił, nie mam, boję się tego. To, już nie mam, już, teraz, gdzie indziej sępić? Gdzie indziej sępić? Okej. Okay. Drodzy widzowie, jest taki temat, że tu jest taki kamień, taki wielki kamień. I co, że ono, ten kamień? Przeszkadza. Przeszkadza w pływaniu i to już któryś rok. Nie w pływaniu, tylko w chodzeniu. W chodzeniu, w brodzeniu. I teraz Pyza podkopał go i próbuje go z ziemi wydostać. A czy mi się uda? Zobaczycie, więc nurka i wyciągamy, zobaczycie, jakiego kamsztora. A więc trzymajcie za mnie kciuki i jedziemy z tym koksem. Nie jest sprawa taka prosta, gdy się ma dwie lewe ręce,
więc trzeba dać jeszcze raz nura, aby pokazać nasz syn. Wiecie, o co chodzi? Więc jedziemy, drodzy Państwo. I teraz wóz albo przewóz, być albo nie być. Oto jest pytanie. I drodzy Państwo, teraz jest taki temat. Puchar jest nasz. Ten puchar do nas należy. Nie damy nikomu. Nikomu nie damy. Ten puchar do nas należy. Puchar jest nasz. Ten puchar do nas należy. Nie damy nikomu. Nikomu nie damy. Ten puchar do nas należy. Okej. No i dobra. Pomalutko już się ludzie zawijają do domu. My wytrwale jeszcze 2 godzinki, tak aby komary nas jeszcze poszamały. I niedługo też będziemy kończyć, ale jeszcze, tak jak mówię, 2 godzinki i dopiero będziemy jechać. Teraz cisza się robi. I może w końcu weźmie mi jakaś rybka, bo dawno nie było. Więc czekamy i jeszcze odpoczywamy w dniu dzisiejszym. A więc zostańcie jeszcze z nami i zobaczymy, co to będzie na koniec mojego filmu. A więc, drodzy widzowie, zawijamy się, jedziemy do domu. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze i do następnego. Burza idzie, nie chcę, żebym zmokli, powtórka rozrywki z tamtego roku, więc zawijamy się. I jeszcze raz dziękuję, że wciąż jesteście ze mną, na dobre, na złe. Narka, zawijamy się do domu. Narka!